Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przechodzimy do kolejnego wykładu z cyklu Kazania na Górze. Za nami dosyć trudny temat, który omawialiśmy i we wtorek, i wcześniej w niedzielę. Zawsze tak robię, że chociaż jednym słowem wspomnę, gdzie jesteśmy w naszym rozważaniu, bo może ktoś dopiero dołączył, albo ktoś ze słuchaczy przez internet. Nie mamy czasu na powtórki, bo zbyt obszerny temat za nami. Ale przypominam, że po błogosławieństwach Jezus zaakcentował, że Jego kazanie, które wygłasza, jest absolutnie zgodne ze Starym Testamentem, z każdym pismem. Mówił, że On nie wykreśla żadnego słowa, wszystkie przyszedł wypełnić. Daje jakby, pokazuje swój autorytet do tego, że On ma prawo do tego, aby prawo, czyli zakon, czyli przykazania, móc ustanawiać i korygować. A potem Jezus mówi o faryzeuszach, którzy Go, czyli to prawo, wykrzywiają i daje 6 kolejnych obrazów, w których to prawo prostuje. Za nami już jest kilka obrazów. Najpierw mówiliśmy o gniewie, o przebaczeniu, o słowach, potem o cudzołóstwie, potem o rozwodach, a dzisiaj o przysięgach. Spróbujcie przez moment, albo spróbujmy razem przez moment zastanowić się nad kolejnością, bo ona ma sens. Tak jak przy błogosławieństwach miała wielki sens, tak i tutaj ma sens. Weźmy pod uwagę choćby przykład, który ostatnio tak jest na tapecie, czyli małżeństwa. Więc w konwencji małżeństw, słuchajcie, jaka kolejność? Najpierw mowa o słowach, raniących słowach. Słowach, które mogą zabijać. Prawda? Potem jest mowa o cudzołóstwie. Czyli jeżeli małżeństwo jest psute słowami, potem o krok do dalszych dramatów. I nawet nie mówię tutaj o cudzołóstwie fizycznym, bo pamiętacie, co Jezus powiedział, że same pożądliwe myśli, spojrzenia już są cudzołóstwem. Moi drodzy, tak to idzie, że raniące słowa nienaprawione mogą przynosić dalszy plon. Potem była mowa o rozwodach, a dzisiaj przysięgi, które tak naprawdę trochę mają wspólnego z poprzednim tematem. Moi drodzy, przysięga, może wyskoczę od razu do przodu troszeczkę w kontekście małżeństw. Przysięgi są niezwykle poważną sprawą. Wiecie dlaczego? Bo angażują autorytet samego Boga. Dlatego są tak niezwykle, niezwykle ważne. W 4 Mojżeszowej, nie otwierajcie tego, bo to jest długi fragment, 4 Mojżeszowa, 30 rozdział, cały ten rozdział, może sobie w domu przestudiujcie go, jest bardzo, bardzo ciekawy. On traktuje o możliwościach odstąpienia od przysięgi. Inaczej mówiąc, od złożenia ślubu. Tam jest kontekst złożenia ślubu wstrzemięźliwości. Absolutnie nie mamy możliwości tego rozważać, zresztą to nie jest konieczne do dzisiejszego tematu, ale co jedno tam jest niesamowite. Cały ten rozdział podaje jakby cały tryb czy możliwości, kiedy można, w jaki sposób można odstąpić od tych ślubów wstrzemięźliwości i tam jest napisane kilkakrotnie, że jeśli ten tryb postępowania będzie dokładnie zachowany, wtedy Bóg mówi, to ja jej odpuszczę. Zobaczcie, wtedy, kiedy to będzie wszystko według Pisma. To Pan Bóg mówi, to ja jej odpuszczę, czyli nie poniesie kary za złożoną przysięgę. Wielokrotnie w tym rozdziale to jest podkreślone. Moi drodzy, tylko wspominam o tym, dając jakby do zrozumienia, czy powtarzając za Biblią, że przysięgi są niezwykle, niezwykle ważne i traktowane przez Boga bardzo, bardzo serio. I przez moment jeszcze będąc w konwencji małżeństw, ślubów,
Pan Bóg jakby chce powiedzieć, przysięga, w tym właśnie małżeńska, jest tak niezwykle ważna. Jest tak niezwykle ważna, że lepiej jej nie składaj, jeśli masz w tyle głowy, jeżeli masz w tyle głowy gdzieś tam ewentualność, że można ją zerwać. Jeżeli w twoim słowniku, jak to ostatnio mówiłem wielokrotnie, istnieje słowo rozwód, to lepiej tej przysięgi w ogóle nie składaj. Ale dobrze, przejdźmy już teraz do rozważania słowa. Otwórzmy to miejsce. To był tylko taki wstęp nawiązujący do poprzednich tematów. A teraz już przejdźmy do zapisu tego słowa, czyli Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od wersetu 33. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Boga, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Jeszcze raz werset 33. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Zawsze, kiedy Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano, to wtedy nie cytuje zakonu, ale cytuje nauczanie faryzeuszy. Mówiliśmy kiedyś o tym dokładnie. Więc Jezus w tym słowie cytuje to, co nauczają faryzeusze. A brzmi to tak, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Problem w tym, że takiego słowa nigdzie w zakonie nie znajdziemy. Dokładnie w tym brzmieniu nigdzie nie znajdziemy. To, co oni tutaj nauczają, jest jakby zlepkiem tego, o czym faktycznie Stary Testament mówi. Jasne, ale nie jest to zacytowane wiernie z żadnego fragmentu Bożego Słowa. I więc podobnie jak przy poprzednim temacie, pozwólcie, że w trzech aspektach to rozważymy. Po pierwsze, jak naucza Stary Testament, czyli prawo Mojżesza. Potem, jak nauczają faryzeusze i na końcu, jak naucza Jezus. A więc musimy otworzyć te fragmenty, które o tym mówią. Powiedziałem już wcześniej, że nie ma jednego fragmentu takiego kluczowego, jak na przykład jest w Dekalogu, ale to jest rozsypane w wielu różnych miejscach. Naprawdę wielu. Wybrałem kilka takich, wydaje się, najistotniejszych. Nie wszystkie oczywiście. I spójrzmy na to, co tak naprawdę Biblia, Stary Testament, prawo Mojżesza ma do powiedzenia w kwestii naszych ust, w kwestii naszej mowy, w kwestii składania przysięg. Więc rozpoczynajmy od drugiej księgi Mojżeszowej. 20 rozdział, werset 7. Jest to właśnie fragment Dekalogu, jedno z przykazań, które mówi tak. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Później zrozumiemy więcej sens tego słowa, ale zawsze w przysiędze powoływano się właśnie na imię Boga. Kolejny fragment to jest 3 Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 2. I to słowo może jest najbliższe temu, co nauczali faryzeusze w swoim brzmieniu. Nie będziecie fałszywie przysięgali na imię moje i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. 4 Mojżeszowa, 30 rozdział omijamy. To jest to, co wspomniałem na wstępie. Chociaż ktoś jak sobie chce pogłębić, to można oczywiście. Przechodzimy do 5 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział. Jeśli złożysz Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z Jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg Twój upomni się On u Ciebie i miałbyś grzech na sobie. Jeśli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z ust Twoich,
Tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś Panu Bogu Twemu dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami. 5 Mojżeszowa 6,13, to już przedostatni fragment. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twego Boga i Jemu będziesz służył i na Jego imię przysięgał. Raz jeszcze, będziesz przejęty czcią dla Pana Twego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. I ostatnie w tym cyklu werset, też 5 Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, wersety 20 i 21. Ale pozwólcie, że przeczytam z nowszego tłumaczenia, bo wydaje mi się, że jest lepiej oddane. Co do Pana Twego Boga, żyj w bojaźni wobec Niego, służ Mu, lgnij do Niego i przysięgaj na Jego imię. On jest Twoją pochwalną pieśnią i On jest Twoim Bogiem. On dokonał dla Ciebie tych wielkich i strasznych rzeczy, którym przyglądały się Twoje oczy. 70 osób przybyli Twoi ojcowie do Egiptu, a teraz dzięki Panu Twojemu Bogu jesteś liczny jak gwiazdy na niebie. Moi drodzy, na razie tyle słowa. Zobaczcie, w jakim kontekście są umieszczone kwestie przysiąg. Czytaliśmy, będziesz przejęty czcią dla swojego Boga i będziesz przysięgał. Będziesz przejęty czcią, Twoje serce będzie przepełnione bojaźnią dla Boga. Ten fragment, który ostatnio przeczytałem, zwróćcie uwagę raz jeszcze, co czytamy. Żyj w bojaźni wobec Niego, służ Mu, lgnij do Niego i przysięgaj na Jego imię. Moi drodzy, wyobraźcie sobie człowieka, który właśnie tak żyje. Jest przejęty czcią. Jest przejęty tym, by być pełen bojaźni wobec Boga. Chętnie Mu służy, bo jest tutaj mowa o służbie. Serce jego lgnie do Boga. Warszawskie tłumaczenie, z tego co pamiętam, mówi o tym, żeby trwać w Bogu. Serce, którego uwielbia, czytamy, jesteś moją pochwalną pieśnią. Serce, które jest świadome wszechmocy, potęgi Boga. Wyobrażacie sobie kogoś takiego, że teraz po prostu będzie kłamał? Jeżeli jest przepełniony bojaźnią Bożą, jeżeli jest przepełniony czcią dla Boga, jeśli jego serce lgnie do Boga, wyobrażacie sobie, że tak po prostu teraz będzie kłamał, albo odważy się złożyć fałszywe zeznania, albo odważy się złożyć fałszywą przysięgę? Moi drodzy, prawo Mojżesza miało prowadzić do tego, żeby serce lgnęło do Boga i aby w bojaźni przed Bogiem uważali na swoje usta. Wielokrotnie Bóg mówi, jam jest Twój Bóg. Prawda? Miej świadomość, kto Cię słyszy. Więc główny cel, główne ostrze przesłanie prawa mojżeszowego, na razie mówimy o prawie mojżeszowym, jest właśnie takie. Zwraca uwagę na serce człowieka. A z tego wychodzą jakby dwa podpunkty. Jakby prawo mojżeszowe przywraca wiarygodność wypowiadanemu słowu. To, co człowiek mówi, to ma wykonać. To, co powie, ma być wykonane. Rzucanie obietnic, tak po prostu, bo chce lepiej wypaść, bo chce zaimponować komuś. Nawet nie myślę o to, żeby to zrobić. Są tacy. Ale to już w prawie Mojżesza było zakazane. Zobaczcie, człowiek, który mówi, ma dotrzymać tego, co mówi. I tu nie chodzi tylko o przysięgi. Tam chyba to było w 5 Mojżeszowej 23 rozdziale, już tego nie odszukuję, ale tam jest powiedziane, wszystko, co wychodzi z Twoich ust, masz wykonać. Nie tylko przysięgę, nie tylko to, co było pod przysięgą, wszystko, co wychodzi z Twoich ust, ma być wykonane. A więc jednym słowem trzeba pomyśleć, co się mówi, zanim się mówi, żeby potem nie było problemu z tym. Więc to po pierwsze. A po drugie,
Stary Testament czy prawo Mojżesza jakby ogranicza składanie przysięgi do bardzo, bardzo istotnych sytuacji, do najważniejszych sytuacji. Wtedy ludzie też byli jakby tak przyzwyczajeni do tego, żeby powoływać się na imię Boga i składać przysięgę w najdrobniejszych, trywialnych, życiowych sytuacjach. A Bóg mówi wielokrotnie o tym, kim On jest, jak wielki, jak święty jest. Zacytuję 3 Mojżeszową 11:44. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I przed świętym Bogiem w bojaźni człowiek będzie myślał, co mówi. I nie będzie chlapał językiem na lewo i na prawo, nie myśląc nawet, czy to, co mówi, jest realne do wykonania, czy nie. Dlatego jakby Bóg już w Starym Testamencie mówi, bądź ostrożny, lepiej nie obiecuj, gdybyś tego nie mógł wykonać, a tym bardziej pod przysięgą. Lepiej nie przysięgaj, nie będziesz, czy nawet nie obiecuj, bo nie będziesz miał grzechu, jeśli nic nie powiesz i nie zrobisz. Gorzej, jeśli powiesz, a nie zrobisz. A jeśli już złożysz ślub, przysięgę, obietnicę, to już musisz jej dopilnować, żeby była wykonana. A więc to jest pierwszy aspekt. To, co naucza zakon. A teraz zobaczmy, co nauczają faryzeusze. Wracamy do Mateusza 5:33. Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. I tylko tyle. A gdzie cała reszta? Przed chwilką tyle się nagadałem, żeby uzmysłowić nam, jakże bogate w treść, jak szerokie, jak piękne było prawo Mojżesza. A co zostało? Nie będziesz fałszywie przysięgał. I tyle. Tylko tyle. Nie będziesz fałszywie składał zeznań. Moi drodzy, dla uzmysłowienia, o co chodzi, przypomnijmy sobie jedną historię biblijną, gdzie to jest mocno wyakcentowane. Pamiętacie Achaba, który zapragnął mieć winnicę Nabota, swojego sąsiada. Nie udało mu się ze sprzedażą, z kupnem. Kiedy był zmartwiony, jego żona, królowa Izabel, powiedziała, że bierze to w swoje ręce i wzięła. No i właśnie, jak wzięła? Podstawiono dwóch fałszywych świadków, prawda? Ale żeby było wszystko zachowane jak należy, żeby były pozory zachowane, to co zrobili? Ogłosili post. To już jest naprawdę ohydne. To dla Boga musiało być ohydne. Ogłosili post w takiej sprawie. Post, który miał służyć do tego, żeby się wyciszyć, żeby szukać Bożej woli w tym temacie, żeby Bóg mógł pokazać, gdzie jest jakiś problem. A oni mieli już podstawionych fałszywych świadków. Ale dla zachowania pozorów jest post. Ale właśnie, ci dwaj świadkowie składają pod przysięgą fałszywe zeznania, w wyniku czego Nabot ginie. I to jest taki klasyczny przykład, jak działa krzywoprzysięstwo, jak działa fałszywa przysięga w tamtych czasach. I faryzeusze mówią, tego nie wolno robić. Mają rację. Problem w tym, że oni mówią, tylko tego nie wolno robić. Kolejnym problemem jest to, co oni rzeczywiście robili. To już pomijam, ale przynajmniej to, co mówili, było zgodne z prawdą, tylko że ogromnie zawężało cały aspekt. Zobaczcie, tak właśnie faryzeusze postępowali. Fałszywa przysięga, krzywoprzysięstwo jest zabronione. Cała reszta? Cóż nas to obchodzi? Serce pełne zła i gniewu. Serce daleko od Boga. Można paplać językiem, ile się chce. Można składać obietnice, jakie się chce. Można kłamać do woli. Tylko nie wolno fałszywie przysięgać. To jest typowa postawa dla faryzeuszy. Omawialiśmy już to wcześniej.
Pamiętacie? Nie wolno zabijać. I tyle. Tylko akt fizycznego morderstwa był przez faryzeuszy napiętnowany. A cała reszta? Gniew, pogardliwe słowa, raniące słowa, nieprzebaczenie, to jest to samo. Ale na to już absolutnie nie zwracali uwagi. Dalej mówią, nie wolno cudzołożyć, fizyczny akt. I wiemy, jak Jezus to skomentował. Dalej mówią, można się rozwieść dla każdej przyczyny. Byle tylko był list rozwodowy. A Jezus mówi, nie, od początku tak nie było i nie wolno tak robić. I teraz mamy znowu kolejny obraz, kiedy mówią, nie wolno fałszywie przysięgać. I tyle. A Pan Bóg mówi, nie, nie. Owszem, jasne, że nie wolno. Ale sięgamy głębiej. Sięgamy do serca. Bądź przyjęty czcią dla mojego imienia. Bój się mojego imienia. Wiedz, przed kim stoisz. Wiedz, kto słyszy twoje słowa. Każde słowa. Uważaj na usta, uważaj na słowa. Moi drodzy, to jest ten perfidny legalizm faryzeuszy. Kiedy oni zawsze wyodrębniają jakiś jeden konkretny grzech. Lista była podana przed momentem tego, co już omawialiśmy. I twierdzili, dopóki tego jednego grzechu nie popełnisz, wszystko w porządku. Jesteś prawie święty. Póki tego jednego nie popełnisz, a cała reszta, żyj jak chcesz. Moi drodzy, trzeba na to uważać. To nie dotyczy tylko zamierzchłych czasów biblijnych. To dotyczy Kościoła przez całe wieki. Do dzisiaj, myślę, że aż do przyjścia Pana. Że to zawsze Kościołowi grozi. Że zawsze Kościół, chrześcijanie są jakby skłonni do tego, żeby mieć taki wzornik, czy jak to nazwać, takie odniesienie do świętości. Póki to robisz, jesteś okej. Żeby być lepiej zrozumianym, podam choćby dwa przykłady. W czasach, których ja już nie pamiętam, ale z opowiadań czy tam z literatury, to wiem, że takim miernikiem było chodzenie do kina. Może się uśmiechacie, ale tak kiedyś było. Jeśli by chrześcijanin poszedł do kina, przekreślone. To już w ogóle nie ma z nim o czym rozmawiać. Ale jeśli nie chodził, to jest wszystko okej. Oczywiście nie mówię, że wszyscy tak robili, absolutnie. Ale taka była mentalność przynajmniej w niektórych. Nie chodzi, okej, wszystko jest z nim w porządku. Późniejsze czasy, które już pamiętam z dawnych lat, to strój. Strój, który wciąż był, jest i będzie na tapecie. Ale z dawnych lat jeszcze młodzieżowych pamiętam, jak to było w niektórych kręgach akcentowane. Długie spódnice, chustki na głowach, długie włosy, mówię o kobietach oczywiście, i tak dalej. I pamiętam takie sytuacje, że póki ten wzorzec był zachowany, to znaczy, że jest absolutnie wszystko w porządku. Tak mogło być, oczywiście. Może w większości przypadków tak było, ale wcale tak nie musiało być. Prawda? Bo można było te zewnętrzne formy zachować, a w sercu mogło być cokolwiek. Dlatego musimy wciąż na to uważać, bo możemy się uczepić czegokolwiek, jakiejkolwiek formy, czy to strojów, czy to jakiegoś zachowania, czy czegoś i myśleć, czy jeszcze innym to wtłaczać, póki tego nie robisz, że jesteś w porządku. A jeżeli to robisz, to już... Rozumiecie moją myśl? Tak funkcjonowali faryzeusze i musimy zawsze uważać, żeby nie dać się wmanewrować w takie wąskie, legalistyczne myślenie. Jasne, że bardzo często to ma w sobie wielką rację. Załóżmy te stroje, to ma rację bytu, to ma sens. Problem w tym, jeżeli to staje się tym wzornikiem, do którego odnosi się całą duchowość i moralność. Więc jeszcze raz, pierwszym sposobem, czy tą rzeczą, w jaki sposób wykrzywili prawo, było to, że ograniczyli całe jego piękno, cały szeroki spektrum tego, do tego jednego legalistycznego
stwierdzenia nie będziesz fałszywie przysięgał. To jedna rzecz. Druga, takie absurdalne rozgraniczenia, na co można przysięgać, na co nie można. Zobaczmy do 23 rozdziału Księgi Mateusza. Tam jest cały ten rozdział poświęcony temu, jak Jezus punktuje faryzeuszy. Ale tutaj zobaczymy od wersetu 16. Biada wam, ślepi przywódcy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic. Ale kto by przysięgał na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz, kto by przysięgał na ołtarz, to nic. Ale kto by przysięgał na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Zobaczcie, jakie absurdalne rozgraniczenia. Na co wolno, na co nie można. Jeśli przysięgasz na coś, to ta przysięga nie ma wartości, jest nieważna. Jeżeli na coś innego, to jest ważna. Ale zobaczcie w tym taki sprytny zabieg. Popatrzcie. Świątynia i ołtarz. To są rzeczy według faryzeuszy, na które jeśli się przysięga, to przysięga nie jest ważna. A potem mamy skarbnicę, czyli złoto i dar. I to jest ważniejsze. Zauważacie, że tu coś nie gra? Kiedy jest mowa o świątyni, o ołtarzu, to jest symbol Bożej obecności. I to jest nieważne. Ale kiedy jest mowa o finansach, to już jest ważne. Złoto, dar, to jest ważne. Wiecie, co się pod tym kryje? Dochody. Dochody, pazerność, chciwość faryzeuszy. Oni koncentrują uwagę na tym, co jest materialne. Przykładem tego jest coś, co też wprowadzili, pewne prawo wprowadzili faryzeusze. 15 rozdział Mateusza, od wersetu 1 przeczytam, ale z nowszego tłumaczenia. W tym czasie przybyli do Jezusa faryzeusze oraz znawcy prawa z Jerozolimy. Sprowadziło ich takie pytanie. Dlaczego twoi uczniowie łamią tradycję starszych, nie myjąc rąk przed jedzeniem? On zaś odpowiedział, a dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce, to, co się z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę. Ten jest wolny od troski rodziców. W ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Obłudnicy i tak dalej. Zobaczcie, jakie perfidne zagranie. Oni nauczali i oni zachęcali ludzi, żeby złożyli duży dar. Jakąś, albo to mogło być finansowe, albo materialne, w sensie jakiejś posiadłości ziemskiej, cokolwiek, do świątyni i wtedy są wolni od opieki nad rodzicami. Nie było oczywiście ZUS-ów, KRUS-ów, opieki społecznej, nic takiego. Do dzieci należała opieka i dzieci musiały się opiekować, ale w tym przypadku byli z tego zwolnieni. Jeśli odpowiednią sumę włożyli do skarbca. Tak nauczali faryzeusze swojej chciwości. Więc po to też były te rozgraniczenia. Te rozgraniczenia nie były takie bez sensu. One miały swój cel. Dlatego Jezus ich tak bardzo krytykuje. Ale tak nawiasem mówiąc, moi drodzy, w ogóle rozgraniczenia są bez sensu. Rozgraniczenia, że to jest bardziej wartościowe, to jest mniej wartościowe, jeśli mowa o przysięgach. To prowadzi też do tego, że tu są większe kłamstwa, tu są mniejsze kłamstwa. Większy grzech, mniejszy grzech. Duży grzech jest zabroniony, mały dozwolony. Wiecie, zabronione jest zabójstwo, prawda? Ale myśli złe to już są dozwolone.
Czy dzisiaj przypadkiem nie ma czasem takiej mentalności? Pomyślmy tak, każdy o sobie. Boimy się jakichś wielkich grzechów, jakiegoś oszustwa z naszej strony, jakiegoś słów wypowiedzianych tak, że nie wiem, słyszą to inni, coś, jakaś gruba obietnica, coś takiego wielkiego, co ma wielkie następstwa, to się boimy i daleko nam do tego. Ale jakieś tam drobiażdżki w życiu prywatnym, codziennym, jakieś tam niedomówienia, jakieś tam malutkie półprawdy, jakieś niedociągnięcia słowne, czasem coś nie wypada lub się nie chce do końca powiedzieć, no bo jak się nie dopowie, to się lepiej wypadnie. Jest tak? Czasem to się tak klei do nas. Czasem, nie wiem, nawet żeby, nie wiem, nie musieć się z czymś skonfrontować, to lepiej coś nie powiedzieć, nie dopowiedzieć, powiedzieć troszkę inaczej. I na tym sobie przechodzimy tak, jak gdyby nigdy nic. A dla Boga nie ma różnicy. Czy to jest, że tak powiem, z grubej rury, czy tak tylko przesłonkę. To jest to samo. I zostaje nam trzeci aspekt. Nauczanie Jezusa. Omówiliśmy to, jakie było prawo Mojżesza, w czym go ograniczyli i zepsuli faryzeusze. I teraz Jezus. Co naucza Jezus? Wracamy po raz trzeci do oryginału, do wypowiedzi Pana Jezusa i czytamy od wersetu 34. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Boga, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Może dotąd. Wtedy jeszcze nie było takich technik, nie? Kiedy włosy, teraz już włosy bez problemu można zrobić. Białe, czarne, czerwone, kolorowe, zielone, jakiekolwiek, prawda? Wtedy jeszcze nie, więc ten przykład wtedy miał sens. Moi drodzy, najpierw te rozgraniczenia. Jezus mówi, nie rozgraniczajcie. Nie przysięgajcie na te wszystkie rzeczy tu wymienione. Czyli niebo, ziemia, Jerozolima, własna głowa. Tak naprawdę Bóg mówi tak, jestem wszechmogący. Jestem stwórcą wszystkiego. Jestem wszechobecny. Tak naprawdę w tym wszystkim ja jestem. Ziemię to ja stworzyłem. Niebo tym bardziej. Jerozolima, miasto, w którym Bóg mieszkał. Moja własna głowa, no któż nas stworzył? Jednym słowem, Pan Bóg mówi, ja we wszystkim jestem. Cokolwiek byście nie powiedzieli, na cokolwiek byście się nie powołali, przysiędzę, ja w tym jestem. Czyli wniosek z tego płynie taki. Cokolwiek byś nie użył w tej przysiędze. I tak sam Bóg jest odbiorcą twoich słów. Tu musimy na to uważać. Pan Bóg jest odbiorcą naszych słów. Często to podkreślamy przy przysiędze małżeńskiej. Kiedy jest ślubowanie, ja to z reguły podkreślam, że to nie jesteśmy my odbiorcami tego, co nowożeńcy sobie przysięgają. My to też słyszymy, ale odbiorcą jest Bóg. Z reguły na ślubach o tym mówię. Więc Jezus mówi, na cokolwiek byś się nie powoływał, ja tam jestem, ja to słyszę. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Niektórzy to rozumieją dosłownie. Niektórzy to rozumieją dosłownie i uważają, że w ogóle na żaden sposób, pod żadnym pozorem nie wolno przysięgać. Ale nie o to tutaj chodzi. Jezus tego nie mógł mieć na myśli, dlatego, bo to zaprzecza wszystkim innym słowom. Gdzie niektórzy tak to dosłownie rozumieją, że nawet w sądzie nie chcą składać zeznań pod przysięgą, bo Jezus powiedział, że mamy nie przysięgać. To już jest trochę głupota. Trzeba patrzeć na całą Biblię.
Pamiętacie te fragmenty, które już dzisiaj przeczytałem? W dwóch miejscach, tam 5 Mojżeszowa 10-20, mówią o szacunku do Boga, o miłości i będziesz przysięgał. 6-13, 5 Mojżeszowa tak samo jest napisane. Mowy, będziesz przejęty czcią dla Boga, cytuję z głowy, i będziesz przysięgał. Nie ma zabronionej przysięgi. Jest ona dopuszczona, ale w odpowiedniej atmosferze, odpowiedniej otoczce, miłości, szacunku, bojaźni, świadomości Jego świętości. A potem, gdybyśmy popatrzyli na Biblię, to patrzcie, patrzę ile, no nie będę już tego szczegółowo omawiał, tylko wspomnę, jak Abraham wysyła swojego sługę Eliezera. Pamiętacie? Pod przysięgą. A kiedy Jakub od Józefa również odbierał przysięgę. Potem Józef od swoich braci. Dawid z Jonatanem zawierali przymierze. Jedno może rozszerzę troszeczkę. Kiedy jest proces Jezusa, Jezus milczy. Prawda? Zobaczmy na Mateusza 26:63. Jezus przed procesem, znaczy w trakcie procesu milczy. I od 57 wersetu jest o tym mowa, że arcykapłan go dopytuje, on milczy. Ale w 63 wersecie czytamy tak. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego: zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy to ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Zobaczcie. Teraz każę Jezusowi odpowiedzieć pod przysięgą. To miała być odpowiedź pod przysięgą. Gdyby Jezus wcześniej mówił, że nie wolno przysięgać, to by albo dalej milczał, albo by zaponował. Czemu mnie zmuszasz do przysięgi? A Jezus nie zrobił ani jednego, ani drugiego. Zrobił coś trzeciego, czyli się odezwał. Udzielił odpowiedzi właśnie pod przysięgą. Więc niemożliwe jest, żeby Jezus wcześniej w kazaniu na górze przysięgi zabraniał. Gdybyśmy popatrzyli do listów apostoła Pawła, jest co róż. On używa takiego słowa: Bóg mi świadkiem. Wzywam na świadka niebo, raz tam i ludzi, i Boga. Naprawdę tych fragmentów jest sporo. Ja tu ich mam chyba 7 popisanych, ale nie będę już was zarzucał tym. Jest sporo takich fragmentów, kiedy apostoł Paweł wspomina to i powołuje się jakby na Boży autorytet, chcąc coś istotnego przekazać. Ale otwórzmy i przeczytajmy z listu do Hebrajczyków, 6 rozdziału, kilka wersetów. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Nie będę już tego może komentował, ale chyba widzicie, że nie mogło chodzić Jezusowi o całkowity zakaz przysięgi, bo i On się do niej dostosowywał. W tym fragmencie jest mowa o Bogu, który składa przysięgę. Apostołowie to czynili w swoich listach. A więc podsumowując, Jezus nie zakazuje całkowitego nieużywania przysięgi, dopuszcza ją w sytuacjach bardzo istotnych, bardzo ważnych, no choćby małżeńska, i zawsze w autorytecie Boga. Ale, i to ważne jest, to ale jest teraz ważne, werset 37, który wcześniej ominęliśmy. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto, to jest od złego. A my lubimy powiedzieć tak, ale
i się rozwodzimy. Nie, ale... A Jezus mówi tak, tak. To jest bardzo istotne, moi drodzy, że kiedy jest jakiś problem, powinniśmy być wobec Niego po prostu szczerzy. Być konkretni i odpowiedzieć tak, jak jest w naszym sumieniu, a nie kręcić. A nie mówić tak, ale i potem to ale już zatrze wszystko, co wcześniej chcieliśmy powiedzieć. Tak naprawdę, moi drodzy, Jezus przywraca, jak za każdym razem, oryginalny sens, oryginalne znaczenie prawa mojżeszowego. A więc on wraca do źródła. Jezus wraca do źródła i skieruje serce słuchaczy na serce. Na serce, które ma być przejęte czcią. A o tym było już w 5 Mojżeszowej 6:13 napisane. Ma być przepełnione bojaźnią. To ma być serce, które ma chcieć Bogu służyć. Serce, które ma lgnąć do Niego. Którego uwielbia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezus wraca do fundamentów, krytykując jakby postawę faryzeuszy, która legalistycznie ogranicza to do słusznej zasady, ale zawęża ją do 2-3% ze wszystkich 100. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy uważać na to, co mówimy. Dzisiaj nie mówimy o języku w tym kontekście, jak jest napisane w liście Jakuba. To troszeczkę jest inny kontekst. Dziś bardziej mówimy o przysięgach, o składaniu obietnic, o rzucaniu słów na wiatr. Uważajmy na to, bo zawsze odbiorcą jest sam Bóg. Myślimy tak zawsze o tym, że kiedy mówię do kogoś i składam mu obietnicę, nie wiem, pomocy, czegoś tam. A potem w ogóle zapomniałem, że to robię, co? Uważajmy, bo odbiorcą naszych słów jest nie tylko nasz słuchacz, ale Bóg. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.